Psy to nasi najwierniejsi przyjaciele. Z ich zachowania możemy wyczytać bardzo dużo rzeczy. Jaki mają charakter, jaki jest ich klucz postępowania, co lubią, a co ich drażni. Pytanie do właścicieli psów. Czy też tak macie, że wystarczy, że wasz pupil na was popatrzy i wiecie, o co mu chodzi? Czy kręci się po pokoju, próbując przekonać cię, że ta do połowy pełna miska jest tak naprawdę do połowy pusta? A może szczeka, bo potrzebuje wyjść na spacer? Dla was to zapewne żadna tajemnica. Podobnie jak fakt, że darzą was bezwarunkową miłością. Wracasz do domu z pracy lub szkoły. Twój pies cię nie osądza. Nie zarzuca ci, że wracasz za późno, że nie chcesz obiadu, że znowu zostałeś po godzinach. Radośnie zamerda ogonkiem, zacznie lizać i z radością podskakiwać. Po prostu ucieszy się, że znów cię widzi. Psy żyją tu i teraz. I to wspaniałe, że niezależnie od twojego nastroju czy tego, jak właśnie wyglądasz, przywita cię tak samo. Psy potrafią przywiązać się do człowieka po grobową deskę. Zapewne wielokrotnie widzieliście zdjęcia psów, które tak bardzo tęsknią za swoimi zmarłymi właścicielami, że leżą na nagrobkach czy tulą się do trumny z ciałem. W tym filmie jednak opowiem wam nieco inną, choć równie cmentarną opowieść. Pewnego dnia mieszkanka stolicy Serbii, Belgradu, szła sobie spokojnie przez cmentarz, bo to chyba jedyne miejsce na ziemi, gdzie panuje grobowa cisza, gdy nagle usłyszała coś jakby płacz. Nie mogła ustalić miejsca, z którego pochodzi, ani nie widziała niczego niepokojącego. Odważnie postanowiła pójść za dźwiękiem i sprawdzić, co się dzieje. Gdy zbliżyła się do miejsca, z którego pochodził dźwięk, oniemiała. Obok jednej z grobowych płyt zobaczyła sporą, wykopaną dziurę. Pierwsza myśl? Hiena cmentarna. Prawda jednak okazała się zupełnie inna. W środku zauważyła przestraszone, wychudzone zwierzę, a był to pies. Gdy tylko ją zauważył, zaczął się kulić z przerażenia. Kobieta wiedziała, że psy często opłakują swoich właścicieli w ten sposób, jednak coś jej nie pasowało. Po co pies miałby zadać sobie tyle trudu w wykopaniu tak dużej dziury? Zaniepokojona stanem zwierzęcia, zaczęła zachęcać je do wyjścia z jamy. Mimo wielu prób pies nawet nie drgnął. Pies był wystraszony i zabiedzony. Sprawiał wrażenie, jakby od dawna nie opuszczał swojej kryjówki, nawet w poszukiwaniu jedzenia i wody. Kiedy w końcu nabrał zaufania i wyszedł z nory, kobieta zauważyła coś, co ścisnęło jej serce. Pies okazał się suką, a w wykopanej norze były jej dzieci. Psy znane są z tego, że szukają dla swoich dzieci bezpiecznych, opuszczonych miejsc, czy jak się okazuje, wykopują dla nich jamy w grobach. Kobieta wiedziała, że musi pomóc tej biednej psiej rodzinie i gotowa była zrobić wszystko. Gdy zbliżyła się do szczeniaków, okazało się, że niektóre z nich są zbyt słabe, aby się poruszać. Chwyciła za telefon i zadzwoniła po przyjaciółkę. Obie szybko doszły do wniosku, że trzeba działać sprawnie, bo na cmentarzu czeka je pewna śmierć. Decyzja mogła być tylko jedna. Przyjaciółka postanowiła przygarnąć wszystkie szczeniaki do siebie. Zostały one przetransportowane do weterynarza, gdzie sprawdzono ich stan zdrowia, nadano im imiona oraz ofiarowano kochający dom. Ta historia kończy się dobrze, ale niestety nie zawsze tak jest. Wiele psów jest co roku porzucanych i pozostawianych samym sobie. Wiele z nich ląduje w schroniskach, które nie są nawet namiastką prawdziwego domu. Dlatego jeśli zdecydujesz się na psa, pomyśl o adopcji. Nie będziesz miał wierniejszego towarzysza. A wy jak postąpilibyście w takiej sytuacji? A może byliście świadkami podobnego wydarzenia? Dajcie znać w komentarzach. Niech wasze historie przywrócą nam wiarę w ludzkość. Siema.